Witam. W tym filmie pokażę, jak maluję pokój w kolor tym małym pistoletem. Tutaj wcześniej sobie wszystko przygotowałem. Przygotowałem w ten sposób. Nie gruntowałem gruntem wodnym tych ścian, tylko je umyłem płynem. Znaczy no, specjalnym płynem do ścian, mycia ścian. Tutaj widać lekkie mazy, jak to było czarne. Na Facebooku można zobaczyć tam zdjęcia, bo tam powrzucam. I tak, tutaj mam wejście obrobione. Tutaj mam takie poprawki, tu były gniazdka, nie? Tu na suficie. I wszystko to teraz przelecę wall primerem. Z tego względu, że tutaj nie wiem, mogą być jakieś różne odcienie, w sensie jakieś placki powychodzić podczas samego malowania. I ze względu na to, że tutaj mam takie poprawki, mogą wyjść pewne różnice w odcieniach. Dla bezpieczeństwa wezmę to wszystko, szybko przelecę primerem, żeby po prostu zrównać chłonność podłoża. Tak jak wcześniej tym gruntowałem, do dupy jest ten pistolet do gruntowania, z tego względu, że jest rzadszy. No i się tak słabo tym sikano, ale tutaj no nie będę wałkiem tego machał, ściany są jakie są, tak więc nie będzie to tu miało większego znaczenia. Tak więc sobie to wszystko zagruntuję, później wszystkie ściany w kolor, wyschnie, kurtyna, sufit, gotowe. Lecę z tematem, pokażę tam może dwie ściany, tylko jak to się gruntuje, bo tu będzie w miarę to widać na kolorze, jak to pokrywa. No i zobaczymy. Zakładam maskę i lecę sobie najpierw ściany, sufit zostawię na końcu. Paski wychodzą, ale to zakryje bez problemu. Tu się zbiera syf. Dobra, trzeba dolać. Jak widać, paski są. Dlaczego są paski? Dlatego, że to jest dysza FFLP. Dysza FFLP zielona zawsze zostawia grubszy pasek na środku. Normalne dysze
PAA chyba, te zwykłe, nie przystosowane do niskich ciśnień. One pasków nie zostawiają, ale z racji tego, sobie nie wiem czy z racji tego, ale chyba, no tak mi się wydaje, że ten pistolet ma 130 bar max chyba, czy tam ileś. I dlatego są takie dysze, bo chyba tej normalnej dyszy by nie uciągło, ale nie wiem, tak mi się wydaje. Nie chcę tu mówić. Dobra, jedną ścianę mam wykniętą. Teraz sobie polecę tą ścianę. Ona tu jest taka skomplikowana, tak więc trzeba będzie trochę pomachać. Dobra, lecę to. No i tak, gruntowanie skończone. Idealnie mi poszło równo 6 litrów gruntu, no tego wall primera. Na wszystkie ściany, prócz sufitu, starczyła mi jedna bateria 2-amperogodzinna. No a w tej baterii dwie kreski mi zeszły. Znaczy jedna kreska mi zeszła, dwie zostały. Tak więc taki pokój dwoma bateriami bez problemu się da ogarnąć, takimi małymi. No i tyle. To sobie będzie schło. Jutro wpadam i czaskam kolor. Ale to wszystko zrobię w jednym filmiku, żeby się nie rozciągać z czasem. Dobra. Tak więc agregat, pistolet biorę na chatę. Na chacie go szybko umyję. Nie będę tutaj brudził w kuchni, bo nie ma gdzie. No i tyle. Dobra, no to do jutra. Hej. Witam w dniu kolejnym, czyli po chwili. Teraz mogę już trochę wolniej mówić, bo się nie śpieszę. Więc tak. Grunt nam wysechł. Wysechł. I będziemy malować. Farba ta sama co tam, bo to jest w sumie to samo mieszkanie z poprzedniego filmu 7S.
grubo powłokowa farba do ścian. Agregat nabity. I teraz tak. Grunt nam fajnie się rozlał. Tak więc jest dobrze. Nic. Może, znaczy myślałem, że tu będzie ciemniejsza farba, bo miało być tak, że trzy ściany w jeden kolor i czwarta w inny. I myślałem, że ta czwarta będzie jakiś granatowy, jak tutaj czy coś, to wtedy by było fajnie widać, jak tym pistoletem się maluje. Ale może coś na tym kolorze jest taki, taki ciemny. Czy ciemny? Jasny. Szary. Może coś na tym będzie widać. Tak więc zapinam maskę, lecę tą ścianę. Mamy godzinę, nie mam tu telefonu. No ale ile ten pokój machnie? Chwila, moment. Zobaczycie, jak jedną ścianę macham i sobie porównacie z resztą, nie? Dobra, baterie naładowane, maskę zapinam. Połowa ściany i prawie, nie wiem ile ten kubek ma, litr? Nie, chyba mniej. Zobaczymy, jak to dalej pójdzie. Mam tylko 6 litrów. Wiadomo, z farbą trochę idzie wolniej, no bo grunt jednak trzeba szybko machać, żeby to się, żeby nie pozalewać, nie? Dobra, dolewam i lecę dalej.
I tak to wygląda. Przed chwilę mi się dysza zablokowała. Nie mogłem ani w jedną, ani w drugą stronę nią siknąć. No, ale zostały mi jeszcze te ścianki. Tu jeszcze tylko pokażę, jak przy tych rurkach maluję i tyle. Okej, lecę dalej. Okej, cały pokój pomalowany. Idealnie też starczyło 6 litrów. 6 litrów, troszkę mam w zbiorniczku. Tym małym, tak więc będzie na poprawki typu tutaj później jak taśmę ściągnę, żeby to ładnie akrylować te szpalety. Tak samo rurki gdzieniegdzie. Tam, gdzie nie podolatywało, ale chyba wszędzie doleciało. No i wysycha. Jutro przechodzę. Kurtyna dookoła. Sufit na biało. I gotowe. Tak to wygląda. Dobra, no to ja lecę, biorę to do domu. Myję w domu. Widzimy się za chwilę, czyli w kolejnym dniu. Chciałem dodać, że normalnie tutaj teraz tej farby nie rozrzedzałem, ale jakbym miał na przykład jakąś ścianę nowo wygipsowaną, w sensie wyszpachlowaną i by była ładna czy coś, no to wtedy bym sobie wody dolał, żeby ta farba mi się ładnie rozpływała. Tutaj po prostu chciałem, żeby mi to dobrze pokryło ten pomarańczowy kolor, co był i jest git. Dobra. No to widzimy się za chwilę, czyli w sumie jutro, ale za chwilę. Hej, witam w kolejnym dniu. Tutaj już wszystko nam wyschło, spoko. Jest git. Teraz co? Biorę tutaj jeszcze taka, nie wiem, czy to będzie widać, ale widać takie paski. Tutaj widocznie musiałem słabo psiknąć. Pistoletem się trochę przebija, tak więc będę musiał tam wałkiem to poprawić. Teraz tak, lecę dookoła kurtyną. Kurtynę mam 1,40 m. Będzie mi wisać, to w zupełności wystarczy. 33 metry kurtyny, tak więc też na bank starczy. Tu jest trochę sufit krzywy. Będę robił tak jak w tamtych pomieszczeniach, że równo z sufitem. Jak nie uda mi się tą kurtyną tego dobrze zrobić, to sobie później poprawię taśmą niebieską i będzie git. Lecimy z kurtyną. Sobie troszkę niżej to przykleję. W razie czego później skorygować niebieską taśmę. Jak coś nie wyjdzie, się odetnie akrylem i
Będzie git. A więc muszę to odciąć. Dobrze, nie wyrobię na zakręcistym. A może bym wyrobił? Kurde, dałbym radę. No cóż, dobra. Tutaj to rozwinę trochę. No i tak obklejam sobie kurtyną dookoła. Folia przyklejona dookoła. Teraz można sobie kurtynę ściągnąć w dół. No kurde, elektryzuje konkretnie. Spoko. Ogarnąć. Okej. Dobra. No i okej. Ja to chyba jeszcze poprawię taśmą niebieską dookoła, bo w niektórych miejscach mi się źle ta folia, ta taśma ułożyła. Ciężko jest ją ułożyć przy pofalowanych sufitach. A z racji tego, że we wcześniejszych pomieszczeniach robiłem odcinkę przy suficie, tak więc tutaj też będzie przy suficie, żeby nie było różnic, no nie? Że tam jest, tam nie ma. Tutaj mam już oklejone wszystko. Dodatkowo sobie okleiłem niebieską taśmą dookoła. Dlatego, kurde, już się pogubiłem. Dlatego okleiłem, gdyż jak się odkleja kurtyną, jest krzywo, jak w tamtym miejscu, no to tej kurtyny się nie da tak dobrze ułożyć, jak samej taśmy. Dodatkowo taśma niebieska pokazuje mi lepiej, bo to żółte na tym przy suficie to słabo widać, jak to tam idzie, a niebieska taśma fajnie pokazuje, jak ta linia idzie. Czy gdzieś trzeba poprawić, czy coś. Tak więc tak zostawiam, jak jest. Teraz muszę do sklepu śmigać po farbę. Nie mam. 3 litry wystarczy. Obliczałem, ile mi zeszło tutaj, na te ściany,
ścian było, już wam powiem, ścian było, co tu liczyłem, nie wiem co ja liczyłem, 40 chyba 5 metrów, 45 metrów podzielić na 6 litrów, nie, kurde już się pogubiłem, 6 litrów podzielić na 45 metrów, tak, i wychodzi mi 0,13 litra na metr. Czyli takie zużycie przy tym pistolecie. Sufit ma 16. Jakoś nie pamiętam. Już mówię, ile ma sufit. Sufit ma 19 metrów. Czyli 0,13 razy 19, 2,47 litra farby mi potrzeba. Czyli jak kupię 3 litry na sufit, to w zupełności mi wystarczy. Dobra, lecę po farbę i psikam. Idealnie zakrywa ten szary. Lecimy dookoła. Sufit gotowy. Farby poszło tutaj, nie wiem, w tej dużej bańce w pół litra. No, czyli wyszło tu ile mam? O, prawie że nic. Czyli wyszło do 3 litry. 3 litry farby na 19 metrów sufitu. To sobie podeschnie. Zrywam taśmę, tu folię, wszystko, poprawka akrylem, gotowe. Ile to robiłem? Dzisiaj jest trzeci dzień, ale z tego, że w pierwszy dzień robiłem
no powiedzmy o, no cały dzień, no, czyli 8-9 godzin, żeby to sobie wszystko przygotować. Drugi dzień gruntowanie, a nie pierwszy, drugi gruntowanie, to dzisiaj czwarty jest. Drugi dzień gruntowanie to tu byłem na ile? Godzina max. W trzeci dzień malowanie, godzina max. Dzisiaj godzina max. Czyli 9, 10, 12 godzin. Czy no 8, no coś takiego. I pokój ogarnięty. Dobra. Jakbym to miał robić wałkiem, robiłbym to oczywiście tyle samo dni, tylko że te dni byłyby dłuższe. Musiałbym na przykład wałkiem malować ściany, to nie godzinka, tylko powiedzmy z 3 godziny, nie? Żeby tam za grzejnikiem, za rurkami, coś tam, kuwetę umyć, przygotować, wałki potem. Mycie tego 20 minut, 15 i gotowe. Dobra, ja jeszcze sobie tu przepatrzę, czy czasem nie przebija ten kolor. I tu chyba coś wychodzi. O. Tutaj na tych taśmach, co miałem, to w ogóle nic nie widać. Żadnego pyłku, nic się nie pyli, tak więc 1,40 m w zupełności wystarczy. Jak to na folii wygląda? Jest tu jakiś pył, tu gdzie są załamania. O, to widać pył. No ale na ścianie nic nie ma. Tak więc nie pyli się z tego aż tak. Nawet tutaj nie ma takiej kłęby dymu. Dobra, ja sobie to jadę do domu, bo na szczęście mam blisko. Ogarnę sobie pistolet, ten czas mi przesnie sufit. Ściągnę sobie tą folię. Folię sokiem, szybko akryl, pyk, gotowy. A nic z tego nie będę. O! Tutaj coś mi poszło nie tak. Tak więc szybko szmatka mokra. Przecieramy. Już jest. Chyba musiałem, jak leciał pierwszy strzał wody, znaczy strzał farby, to musiało mi prysnąć trochę, zostać na dyszy. I musiało prysnąć. Tutaj no, tak to musiało być. Dobra. Jeszcze sobie tak przepatrzeć, czy tu nigdzie nie prysło czasem, ale tu chyba nie, tu jest ok. No i to by było na tyle. Jak coś, to tu jeszcze nagram coś, ale w sumie chyba nie ma po co, nie? Zobaczymy. Dobra, dzięki, cześć. Dobra, jestem z powrotem. Ściągnę sobie teraz tą kurtynę. Tutaj wszystko jest ok. Zacznę od tej strony. Normalnie bym ściągał kurtynę na drugi dzień, jakby mi to wszystko tutaj fajnie podeschło, ale ja chcę to dzisiaj skończyć. Tak więc ściągnę to teraz. Najpierw taśma. O. Dobra. Trzeba tutaj interweniować.
Aha, i tutaj mam jeden ząb już. Ząb tego typu, że wcześniej chciałem sobie folię tu rozciąć. Rozciąłem ją i zapomniałem zakleić i biała farba mi podeszła. Tak więc spróbuję to teraz może szybko przemyć, żeby nie trzeba było poprawiać farbą. Zobaczymy. Wyłączone. To powinno być tu cały czas mokre. Ale chyba. Wysłuchasz. Dobra. Poprawię to pałeczkiem. Jak tu będę poprawiał, będzie dobrze. Taśmę ogarniętą. Teraz sobie ściągniemy folię. Dobra, lecimy. Okej. Mi się po prostu taśma zawinęła. Okej. Proszę. Odcinka gotowa. Nie trzeba tutaj nic poprawiać. To sobie doschnie. Ściągam jeszcze tylko taśmę stąd. Jak to tu wygląda? Normalnie pewnie. Dokładnie. Nawet nie trzeba poprawiać chyba. Dobra, to nie będę podejrzewał, folię tu ściągam, ok. Odcinka jest ładna, pomalowane. Nigdzie nam nie zapyliło, tam tylko podciekło. To trzeba będzie poprawić, ale jest git. Dobra, dzięki. Tak to wygląda. Pokój pomalowany, nie będę pokazywał już tych poprawek tam, ściągania tego. Jest git. Czyli taki pistolecik mały na jakiś pokój. Wystarczy, bo więcej pokoi to już nie, bo on już, jak tu skończyłem gruntować albo malować, to on był bardzo ciepły i gorący. Tak więc myślę, że jakbym czaskał na przykład następny pokój zaraz po tym, to mógłby siąść. No. Tak więc dzięki za uwagę, do następnego. Cześć.